Dzień dobry Państwu, a właściwie dobry wieczór. Witam szczególnie tych, którzy dotarli w tak nieciekawą pogodę październikową. Mamy październik, dlatego dzisiaj będziemy rozmawiać o październiku również, chociaż 65 lat temu. Witam w naszym gronie panią profesor Elżbietę Wojcieszyk z Poznańskiego Oddziału IPN, czyli Instytutu Pamięci Narodowej, oraz przede wszystkim świadka historii, uczestnika wydarzeń roku 56 na Węgrzech, pana ambasadora byłego, owszem, wielkiego polonofila i dziennikarza, pana Akosza Engelmajera. Bardzo się cieszę, że mogę Państwa dzisiaj gościć. I zaczniemy może od tytułu, bo tytułem dzisiejszego naszego spotkania, może dla warszawiaków nie jest on tak przekonujący, jest zdanie: październik 56 zaczął się w Poznaniu. I mam pierwsze pytanie do pani profesor. Jak moglibyśmy wyobrazić sobie październik bez spontanicznego, ale jednak powstania czerwca 56, czyli protestu robotników w Poznaniu? Jeszcze raz witam Państwa serdecznie. Dla mnie to zaszczyt, że mogę uczestniczyć w tym spotkaniu. Pytanie pani związane z tym, jak to się stało z tym czerwcem, że on w Poznaniu. Oczywiście, proszę Państwa, po śmierci Stalina protesty w 1953 roku, protesty były w całej, we wszystkich krajach tak zwanej demokracji ludowej. Protestowali, ludzie chcieli zmian, szczególnie później po tym sławetnym referacie Chruszczowa. W 1955 roku studenci głównie zaczęli się domagać prawdy i mówienia, powiedzmy, i naprawienia tych błędów i wypaczeń komunizmu, jaki istniał. Także protesty były na Węgrzech. Protesty były przecież wcześniej zresztą stłumione brutalnie w 1953 roku w Niemczech, w Niemczech Wschodnich, w Czechosłowacji. Ale w Poznaniu jakby doszło do eskalacji w czerwcu 56 roku, nie wiem czy nie sprowokowanej. Tutaj były kwestie walki o władzę na szczytach, frakcje przeciwko sobie. Być może wiadomo było, że robotnicy mają pretensje, wiadomo, że w Poznaniu są tradycje te związkowe i protestacyjne duże, więc 28 czerwca doszło do strasznego wybuchu protestu, ale robotnicy protestowali w sposób pokojowy. Protestowali, żądając zmiany warunków pracy i tak dalej. Nie będę o tym mówić, bo to dzisiaj nie dotyczy tematu. Protesty zostały, jak wiemy, bardzo brutalnie stłumione. Zginęli ludzie. Zginął także młody człowiek, ale w trakcie tych walk. Nie tak jak na Węgrzech, gdzie perfidnie czekali, aż skończy swoje lata Mansfeld i dopiero go zabili komuniści węgierscy. Natomiast dlaczego doszło do października? Nie byłoby października, gdyby nie Poznań, ale Poznań, proszę Państwa, przez kolejne miesiące ten stłumiony wybuch poznańskiego, protest poznańskich robotników, poznańskich pracowników spowodował, że inni pracownicy w całej Polsce zaczęli protestować i żądać wyjaśnień związanych z tym, co się zdarzyło w Poznaniu. To nie było tak, że był wybuch stłumiony i zostało to stłumione, koniec. Cały okres przygotowań do procesów poznańskich, jeżeli się analizuje sytuację w całej Polsce, a wynika to z meldunków SB, które są zachowane, więc one są dokładne i one dokładnie informują o tym, co się dzieje w Białymstoku, co się dzieje w Katowicach, co się dzieje w Opolu i tak dalej, gdzie wszędzie ludzie żądają wyjaśnienia spraw, żądają protestów, uważają, że to było niesprawiedliwe,
niesprawiedliwe, nieprawdziwe i nie powinno się w ten sposób traktować robotników. W tej sytuacji ogólnopolitycznej polskiej dochodzi jeszcze do sytuacji międzynarodowej, jest kwestia powiedzmy tych spraw uwarunkowań i tak dalej. Dochodzi do 19 października zostaje zwołany zjazd partii w Warszawie, na który nieoczekiwanie przyjeżdża delegacja z Moskwy, które to dyskusje kończą się no, na tych szczytach władz w sposób wyraźnie nieoczekiwany, ponieważ Gomułka, który wtedy zaczyna przejmować władzę, przekonuje delegację, przekonuje Chruszczowa i delegację moskiewską do swoich racji. To jest też komunista, ale innego rodzaju. W każdym razie. Można powiedzieć, że o ile już po śmierci Stalina w całym bloku wschodnim pewne zmiany, nawet dość drastyczne zmiany, jeśli chodzi o destalinizację, następowały, natomiast w Polsce dość opornie Bierut zgodził się na destalinizację w sferze kultury wyłącznie. Natomiast jego śmierć i nieumiejętność poradzenia sobie z tym wybuchem aktywności społecznej związanej z czerwcem 56 spowodowała, że musiały nastąpić pewne zmiany. I stąd chyba Gomułka. I stąd Gomułka. Jakkolwiek popierany przez obie frakcje zwalczające się i Natolińczyków i Puławian. Więc to były po prostu walki na górze i takie spory, jak to się mówi, w rodzinie. Natomiast tutaj jeszcze bym zwróciła uwagę na te zmiany w kulturze. One powoli istniały, ale to nie były zmiany jakieś generalne. Raczej próby wentyla w środowiskach najbardziej, zastosowanie tak zwanego wentyla w środowiskach najbardziej no, inteligenckich, w środowiskach, które no, chciały wyjaśnień przynajmniej. I tu jest kwestia na przykład tego, co się działo na uczelniach poznańskich. Zresztą nie tylko poznańskich, bo wszędzie na uczelniach, także w Warszawie, studenci pytali o referat Stalina, o to, czy prawda, o to wobec tego, co zrobić i tak dalej. Ale te zmiany, które władza wprowadzała, były powierzchowne. Tu trzeba było tego wybuchu i ten wybuch w zasadzie nastąpił 22 października, kiedy był ten słynny wiec, na którym Gomułka został życzliwie przyjęty przez bardzo dużą ilość ludzi, zgromadzenie. Wtedy akurat, następnego dnia, zaczęły się Węgry. Zaczęła się no, tragiczna sytuacja Węgry. Nikt nie przypuszczał, bo w Bułgarii na przykład było prawie podobnie. Te zmiany następowały jakoś tak nie tak drastycznie, jak to się stało na Węgrzech. Na Węgrzech wkroczyli żołnierze SB, żołnierze radzieccy. Ja, proszę Państwa, przygotowałam taką prezentację z prasy, głównie z prasy, ale nie tylko, kilka zdjęć jest z innych, głównie z IPN-owskich zbiorów, to znaczy z SB-ckich zbiorów przechowywanych w IPN-ie. I chciałabym, żebyście Państwo zobaczyli, bo to jest taki krótki przegląd tego, co się działo i w Polsce, i w Poznaniu, i na Węgrzech. Krótko tylko przypominam wydarzenia Poznańskiego Czerwca zorganizowane na wystawie i słynna książka, pierwsza w zasadzie taka nie, w którą nie ingerowała cenzura, wydana w 1981 roku o Poznańskim Czerwcu. Pogrzeby Poznańskiego Czerwca, trybuna
ludu, która mówi o tym, że przyjechał Cyrankiewicz, to przemówienie słynne Cyrankiewicza, ale w międzyczasie, proszę Państwa, jest sierpień, toczy się jakby inny nurt życia polskiego, mianowicie jest 26 sierpnia 1956 roku i odnowienie ślubów ślubów na Jasnej Górze, ślubów kazimierzowskich na Jasnej Górze, które zaczynają tak zwaną rok później nowennę przed milenium chrztu Polski. Ta ilość ludzi jednak była ważna, bo się zgromadziła. Tutaj jednak cały czas te dostawy na wsi, prawda, proces przygotowywany, proces oskarżonych o tych robotników poznańskich i wielkie zwycięstwo adwokatów poznańskich, ten uśmiechnięty po prawej to Hejmowski, który organizował jakby tą pomoc prawną ogólnie. I 19-22 października, zmiana władzy, słynny wiec, o którym wspominałam przed chwileczką, to wszystko z Trybuny Ludu. Władysław Gomułka popierany w Polsce, ale już poznańska prasa pisze o sytuacji na Węgrzech, o tym, że siły postępu i demokracji zwyciężyły na Węgrzech, że wojska radzieckie się wycofują z miasta. Proszę zobaczyć u góry to zdjęcie, jakie walki tam trwały właśnie w Budapeszcie. To było niesamowite. Tutaj jest nowy premier i też ostatnie i pomoc Polski dla rannych w czasie walk w Budapeszcie. Przepraszam, chciałam zwrócić uwagę na ten napis Poznań. Ludzie spontanicznie oddawali krew. Było, jak wspominają ci świadkowie wydarzeń, była kolejki, że w nocy tą krew musieli pobierać i nie mieli jak pakować tego i żeby wysyłać. I znalazły się jakieś skrzynie z napisami rosyjskimi, gdzie w to pakowali i wysyłali, ale ludzie z kolei jak zobaczyli rosyjskie napisy, to powiedzieli, dla ruskich nie będziemy oddawać krwi. W związku z tym zrobiono na tym napis Poznań, właśnie tę informację, taki szablon. I to dzięki temu zachowały się te zdjęcia z napisem, że Poznań pomaga. To nie tylko Poznań pomaga, cała Polska. Naprawdę to była spontaniczna pomoc organizowana w Polsce dla Węgier, na to, co się działo w tej sytuacji na Węgrzech. Tutaj chciałam wspomnieć o tym, że władze w Polsce były tak słabiutkie, że jednak poprosiła o pomoc Kościół Polski. Wtedy wypuszczono z Komańczy przebywającego internowanego od 3 lat prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego. A rok później został arcybiskupem poznańskim, jego sekretarz, który spędził 3 lata w więzieniu mokotowskim, arcybiskup Baraniak. To jest zdjęcie z przewodnika katolickiego, jedyne, gdzie jest wspomnienie, jakieś nawiązanie, sugestia o więzieniu. Rehabilitacja rolnictwa, zmiany, nowe sklepy prywatne, rzemiosło, prawda, to wszystko było w okresie stalinowskim zupełnie zakazane. Wszystko miało być socjalistyczne, wspólne i tak dalej, i tak dalej. W Poznaniu studenci także ten taki wiec organizowali. Chciałabym pokazać tylko szybciutko, nawet radiostacje, tu jest taki dowcip, że zostały te zagłuszarki zostały zniesione, a tutaj jakiś tradycjonalista jednak nadal chce słuchać tego wszystkiego. W kulturze, jak już wspominaliśmy, też były zmiany bardzo duże. Tutaj książki wycofywano, wstydzono się za to, co tam powstało. Bystrzycki Przemysław wraz z kolegami zwołał na przykład pierwsze i jedyne zresztą w PRL-u spotkanie cichociemnych. Ksiądz
ojciec Czesław Białek, który był ranny w czasie Powstania Warszawskiego, został inwalidą wojennym, mógł też tam należeć do tego związku. Kombatanci myśleli, że także żołnierze podziemia niepodległościowego będą mogli być traktowani na równych prawach jak żołnierze Ludowego Wojska Polskiego. Przypomniano sobie także o powstańcach wielkopolskich, bo to też koniunkturalnie, prawda, nawet tutaj władze przyjeżdżały. I przede wszystkim repatriacja, bo o tym się zapomina, ale to była ta ostatnia możliwość repatriacji ze Związku Radzieckiego, repatriacji oczywiście w cudzysłowie, ludności polskiej. Pomoc oczywiście dla nich, Związek Harcerstwa, powstały różne. Proszę Państwa, to też jest dosyć bardzo ciekawy wątek tego października, ale też nie będę się I najważniejsza rzecz, właśnie dzięki inspiracji ojca Białka, który występuje w zasadzie we wszystkich gremiach, które w październiku w Wielkopolsce zaistniały, odtwarzane jest harcerstwo, powstają różne stowarzyszenia, ale przede wszystkim powstaje Studencki Komitet Pomocy Więźniom Politycznym. Proszę Państwa, to była instytucja pierwsza oddolna, taka instytucja w krajach demokracji ludowej, która spontanicznie powstała właśnie w Poznaniu. I istniała w pierwszym roku prawie legalnie, w następnych latach tak różnie. W 59, to jest ulotka jedna z nich, gdzie zwołują zebranie, żeby się rozliczyć z różnych akcji charytatywnych, które organizowali, a jednocześnie mówią o w ogóle problemie więźniów politycznych. To jest jeden z adwokatów, dokument, który się zachował, bo organizowali także pomoc prawną dla więźniów politycznych. Oczywiście, jak już tu wspomniano, kulturę, ostatnie takie wydarzenie to były studenckie juwenalia, które zorganizowano w Poznaniu. Tam później już bardzo długo, nie? Bo już był koniec października, cenzura atakowała mocno. Proszę zobaczyć, jakie ingerencje były także w poetyce, także przy tych studentach, których nazywano, którzy stworzyli ten Komitet Pomocy Więźniom Politycznym. Sprawa operacyjna dla nich była założona o kryptonimie Fanatycy. Każdy z tych studentów i innych ludzi, którzy byli zaangażowani w pomoc dla więźniów politycznych, był inwigilowany później. A ojciec Białek w 59 roku, jak wynika tutaj z tego zdjęcia więziennego, został aresztowany i osądzony za inspirowanie właśnie do tych działów. I to właśnie chciałabym, żebyście Państwo wiedzieli, że ten październik był... Trudno powiedzieć, czy w jednym momencie. On się zaczął w październiku, kiedy Gomułka już tą prawie że okrzepł i tą władzę przejął. Rok później już ta władza nie pozwoliła sobie na tego typu działania. Wraz z Gomułką się październik skończył. W zasadzie tak? Można ponieważ tak powiedzieć. Ponieważ oczekiwania były bardzo duże. Dokładnie. Realia były takie, jakie tam były. Momenty. Chciałam tylko powiedzieć, że ten wiersz, który pani miała w prezentacji, pani Pawlikowskiej Iłakowicz-Równy, tak, dziękuję za podpowiedź. Rozstrzelano moje serce w Poznaniu. Chodziło o wiersz poświęcony Romkowi Strzałkowskiemu, ofierze małoletniej czerwca 56. Chciałabym zwrócić uwagę na to, że ludzie w Polsce, w Poznaniu obserwowali wydarzenia na Węgrzech cały czas i wszyscy byli mocno zbulwersowani tym, bo na początku ta sytuacja wyglądała dosyć pozytywnie. Austria niedawno też stała się krajem w zasadzie nienależącym do krajów demokracji ludowej. W związku z tym być może, że na Węgrzech też liczono, że jakieś ulgi będą. Na to liczyli pewnie i studenci, prawda?
Pan kiedyś wspominał podczas naszej rozmowy nagrania dla Archiwum Historii Mówionej DAR o tym, że było też odwrotnie. Węgrzy pilnie obserwowali Poznaniaków i zainspirowali się czerwcem 56. Więc ja chciałbym zacząć od tego, że mimo, że byliśmy w jednym obozie, w poszczególnych barakach było zupełnie coś innego. Polska wygrała wojnę. To znaczy nie wygrała, tylko było wśród zwycięzców. My zupełnie w tej chwili nie ma czasu opowiadać, dlaczego myśmy byli z drugiej strony, a myśmy przegrali. I dostali w prezencie, wy jako prezent, my jako karę, socjalizm, komunizm. Natomiast rozmiar i styl w tych krajach, to znaczy rozmiar represji, był zupełnie coś odmiennego. I teraz tak. W 1953 roku w marcu umiera generalissimus Józef Wissarionowicz Stalin. Na Kremlu jest banda i nie ma najmocniejszego bandyty. Czyli jest trójka. Chruszczow, Bułganin, jeszcze Beria i Malenkow. I teraz tak. Przywódcy krajów tak zwanych socjalistycznych nie wiedzą, na którego trzeba stawiać. Polacy stawiają na Chruszczowa, Boga nie wiem, ale po 1953 w Polsce nastąpi przykręcenie śruby. Aresztują Wiszyńskiego, Gomułkę. Na Węgrzech Węgrzy stawiają na Berię. Beria, który jest największym zbrodniarzem XX wieku. Rosyjski Himmler jest człowiekiem reformy. I on prowadził reformy w 1953 roku na Węgrzech. W 1953 roku zostanie premierem. Tu był jego twarz Imre Nagy, stary komunista, ale pochodzący ze wsi, który mówił przepięknie po węgiersku, w przeciwieństwie do innych towarzyszy, którzy ledwo gadali po węgiersku i który widzi, co się dzieje na wsi węgierskiej. 100% kolektywizacja i głód. Proszę Państwa, ja jako młody człowiek w 1953 roku po raz pierwszy okrążyłem Balaton na rowerze. I miałem 6 kilo chleba. Chleb był na kartki. Ale tylko w Budapeszcie dostałeś. Koło Balatonu był głód. Ja z roweru dawałem dzieciakom jeść. I przez ten czas, ponieważ wszystkie wsi były nagłośnione,
słuchałem przemówienia towarzysza Nadzia, starego komunisty, który twierdził zlikwidować obowiązkowe kolektywizacje, zlikwidować obozy, proszę Państwa, koncentracyjne. Oczywiście nazywano to obozy pracy. Po prostu znieść priorytetą przemysłu ciężkiego, pieniądz na przemysłu żywnościowe i tak dalej, i tak dalej. I tu się zaczęło. I po 55 roku, z tym, że oczywiście beton trzymał się dobrze. I była walka wewnętrzna. W 55 roku Imre Nagy za uchylenie prawicowe został odwołany. I po raz pierwszy w historii bolszewizmu facet, przepraszam za ten mój język, ale o tych rzeczach nie mogę mówić spokojnie. Nie dokonał samokrytyki. W związku z tym odebrano mu wszystkie ordery, wyrzucili z pracy i wyrzucili z partii. Ale, proszę Państwa, przeżył. To jest pierwszy wypadek. Przeżył. I koło niego powstał niezorganizowane takie luźne towarzystwo. Jednocześnie Moskwa prowadziła mocnienia systemu. Ale wtedy na Uniwersytecie Budapesztańskim powstał dyskusyjny klub imienia Petőfiego. Najpierw tam dyskutowało 100 osób o, czy 150, nie wiem. Ja byłem wtedy uczniem czwartej klasy, więc nie wchodziłem do takich ważnych forum. Dyskutowano o różnych sprawach, a nagle w czerwcu, i teraz wybaczcie Państwo, nie pamiętam, czy dzień przed, czy dzień po Poznaniu, była dyskusja o wolności prasy i wolności sumienia. I na tej dyskusji uczestniczyło 8-10 tysięcy ludzi. Siedzieliśmy na ulicy, było nagłośnienie. I pani wspominała o wizycie delegacji radzieckiej w czerwcu, czy lipcu w Warszawie, gdzie Mikołaj i Suslow, ten Suslow, ten towarzysz Suslow, który jeździł w latach 80. do generała Jaruzelskiego, ten powiedział, że ta dyskusja była ideologicznym poznaniem. Czyli towarzysze na Kremlu doskonale widzieli, co chodzi studentom i o co chodziło robotnikom polskim.
czyli destalinizacja, demokracja i to, co nie było jasne czy otwarcie powiedziane, tak samo jak w 80. suwerenność. I to się zaczęło. Proszę Państwa, ja w sierpniu byłem na rowerze w Tatrach. Moja babcia żyła na Spiszu, obecna Słowacja. Myśmy nie znali, bo paszportu nie było. W 1956 roku dostałem świstek papieru, pojechałem, a ponieważ spinałem, byłem w Tatrach i tam spotkałem Polaków młodych, którzy opowiadali o co się działo w Poznaniu i co się dzieje w Polsce. Ja z pierwszej ręki słyszałem. W tatrzańskiej lomnicy na uborze spotkałem Węgra Tibora Paka, o którym jeszcze będzie mowa. Wróciłem na rowerze nocą, byłem pierwszego nad ranem w Budapeszcie i szedłem do nowej szkoły, ponieważ poprzedniej mnie wyrzucono. Za co to? To jest inna historia, ale też polityczna. I proszę Państwa, jest otwarcie roku. Ja wracam z Tatr, z wiadomości z Polski. I otwarcie roku zaczyna się od hymnu węgierskiego, śpiewanego tekstem, ponieważ towarzysze nie odważyli zlikwidować hymnu, tylko nie wolno było śpiewać. I tu jest różnica między Polską i z Węgrami. Orzeł Polski tylko koronę stracił. Lew czeski dostał tylko na brzuch czerwoną gwiazdę. A nam zabrano herb i zabrano hymnu. Śpiewaliśmy tylko w kościelach. Zresztą razem Boże Coś Polskie po węgiersku, który ja podstawówce się nauczyłam. Nie wiem, czy Państwo wiecie o tym, że to było traktowane jako węgierski hymn patriotyczny. Sentolta rodna tyrde pełki ryng, sobot hozankot odmar i sadejkynk. I tu hymn. I ja to wtedy już widziałem, że coś, jestem nie homo politicus, tylko bestia politicus. Czułem pod skórą, że coś się dzieje. I 23 października w czasie przerwy przychodzili studenci, że będzie demonstracja pod pomnikiem Bema. Będzie demonstracja poparcia dla Polski. Wtedy już prasa węgierska pisała otwarcie o tym, co się dzieje
widzieliśmy, częściowo w prasie, ale głównie w wolnej Europy, że Chruszczow jest w Warszawie, Chruszczow szaleje, że nie chce dopuścić Gomułki do władzy i tak dalej, i tak dalej. I będzie demonstracja. Myśmy widzieli, że szesnastego czy siedemnastego października w Segedzie, no i uniwersytecie, powstała niezależna Związek Studentów, który formułował swoje żądanie i z nocy 22, czyli dzisiaj, na 23, na Politechnice Budapeszteńskiej było spotkanie przedstawicieli różnych, czy wszystkich szkół wyższych, którzy zdecydowali poparcie Polski na drugi dzień pod pomnikiem Bema. Ja tam nie byłem. Ja się dowiedziałem o tym, o tej demonstracji w szkole. Ja byłem w klasie maturalnej. No i oczywiście poszliśmy wszyscy, cała klasa. Notabene chciałbym, strasznie jestem gadatliwy, już leci czas. Potem w 57 roku po maturze z naszej klasy nikt nie dostał się na studia. Dostaliśmy nie na piśmie. Wszyscy, cała klasa, wilczy bilet. Jeden chłopak się dostał, on był synem obozu szefa obozu koncentracyjnego pod Budapesztem. I 23 października rano w wszystkich gazetach węgierskich ukazały się dramatyczne słowa Gomułki z 8 plenu, czyli to był jakby olej. No i poszliśmy pod pomnikiem Bema. Politechnika z jednej strony Dunaju, uniwersytet drugiej strony. I było ogłoszone żądanie. Tu można dyskutować, czy to było 13 czy 16 punktów. Suwerenność, Sowieci do domu, uran węgierski niech zostanie, wypuścić więźniów politycznych, prowadzić język rosyjski jako fakultatywny. Proszę Państwa, do 1963 roku w średnich szkołach węgierskich nie było żadnych zachodnich języków. Żadnych. Tylko rosyjski, łacinie i stary grecki. Ja w związku z tym, jeżeli Państwo ktoś chce, mogę po łacinie porozmawiać. I jest pokolenie na Węgrzech, moje pokolenie, które nie mówi żadnym języku, bo językiem okupanta nie mówimy.
a innych nie było. I teraz tak. A powiedzmy może, co się działo na placu. Na placu jeszcze chciałbym powiedzieć, że powielaczów nie było wówczas, więc ręcznie przepisaliśmy, teraz mi zabrakło tytułu, poema dla dorosłych Wazika. Przez 30 lat nie widziałem, kto to tłumaczył. Potem się dowiedziałem, Gerrit Gomery, ówczesny student polonistyki, w tej chwili dyrektor Katedry Polonistyki Cambridge. Więc historia jest taka, proszę Państwa. Najpopularniejszym hasłem tego dnia było Minden Major Edit Holotkowiczu Kolendi Lutat. Proszę zwrócić uwagę, że mam jeszcze dobry akcent węgierski, czyli wszyscy Węgrzy, chodźcie z nami, pójdziemy za Polakami. Albo Függetlenség szabadság, Lengyel Magyar Barátság, czyli wolność, niepodległość równa się przyjaźń polsko-węgierska. Są zdjęcia, tylko niestety mam w tej chwili taką sytuację w domu, że no nie mogłem. Jest takie zdjęcie, że na czołówce pochodu Politechniki Budapesztańskiej jest sztandar polski i węgierski. Nie wiem, ile tysięcy ludzi pod pomnikiem Bema, hymny Polski. Możemy puścić fragment filmu z wydarzeń, tylko że ten film dotyczy również pomocy Węgrom ówczesnym. I tam będą fragmenty właśnie, jak idzie delegacja młodzieży z wieńcami pod pomnik Bema, jak jadą na czołgach, jak są polskie flagi. Ale nie wiem, czy mamy czas. Ile? No więc, bo ten film troszkę opowiada już o tym, że no proszę bardzo. Polacy pilnie obserwowali to, co się dzieje na Węgrzech i wykazali się solidarnością bardzo zresztą intensywnie, o czym już pani profesor mówiła. Kilka studentów walczyło ręką, bronią w ręku, którzy potem zostali oznaczeni. I co chciałbym teraz podkreślić, że oprócz nieprawdopodobnej poparcia moralne, jedna trzecia, jedna czwarta światowej pomocy dostaliśmy z Polski. Tej powojennej, zniszczonej, biednej Polski. I nie jest przypadkiem, proszę Państwa, że pierwszy pomnik w obozie socjalistycznym, zresztą dwujęzycznym, herbem tradycyjnym węgierskim, ale zabronionym, powstał w pierwszy socjalistycznym obozie, gdzie? W Polsce, Podkowej Leśnej, w 1986 roku. Proszę Państwa, to nie jest przypadek. Ja tylko chciałbym kilka zdań jeszcze powiedzieć. Trzy największe moje przeżycia 1956 rok. Pierwszy. Na tym placu jest starsza kobieta na balkonie i szlochając
wycina z flagi węgierskiej ten komunistyczny, bolszewicki herb. To jest to. I to jest symbol powstania naszego, czyli flaga narodowa dziurą. To jest jedna. Druga sprawa, od pomnika Bema przemaszerowaliśmy pod parlament. To było godziny 4, 5. Tam już było, że 200 tysięcy osób. Czekaliśmy na Imre Nagya, bo jak wyliczyłem, czy spróbowałem wyliczyć te punkty żądań, zapomniałem, że żądaliśmy powrotu Imre Nagya do na czele rządu. I on nie przychodził. Stary komunista, bez pozwolenia partii, on nie przyjdzie. Więc atmosfera była coraz bardziej gorąca. Wyłączono światła, paliliśmy gazety. I nagle się zjawił. Ja pamiętam, i to jest śmieszne, że był na balkonie, okazało się, że był w oknie, otoczony ludźmi, więc żądaliśmy, żeby został sam, bo nie wiadomo było, czy ktoś tam nie stoi pluwą. No i zaczynał przemówienie towarzysze. I te 200-300 tysięcy ludzi, już nie zorganizowane, bo to już nie były studenci, tylko krzyknęło jeden mąż, nie jesteśmy towarzyszami. I wtedy ten stary komunista się cofnął i był śmiertelna cisza. Nie wiem, czy to trwało sekundy, czy minutę, nie wiem. I zaczął mówić: przyjaciele, rodacy. Nie mówił nic konkretnego. Wróćcie do domu, jutro się zaczniemy rozmawiać i tak dalej, i tak dalej. Ja byłem z panienką, a to było jeszcze przyzwoite czasy. Panienkę trzeba było dostarczyć o 9 najpóźniej do domu, więc poszedłem spać. Nie widziałem, że część demonstrantów poszło pod radio, żądając ogłoszenie swoich żądań. Zostały ostrzelone. Druga część obaliła 18-metrowy pomnik Stalina. Jego buty, to znaczy kopie butów, jest w Muzeum w Mińsku Mazowieckim. Nie widziałem, że Imre Nagy został premierem, ale jednocześnie poproszony o bratną pomocy i nad ranem Armia Czerwona wkroczyła do Budapesztu. I trzecie, takie nieprawdopodobne przeżycie, że od naszego domu był jakieś 500 metrów komenda policji. Ja się budzę na strzelaninę, chłopaki uciekają, za nim policjanci. I wtedy taka bardzo sympatyczna pani, to jest trzykondygnacyjny dom, właściwie willa, wszyscy się znaliśmy. Tą panią to my dzieci bardzo lubiliśmy i ona zamyka
bramę, żeby nikt nie spróbował się schować w naszym domu. I wtedy stara, wstrętna baba, zresztą teściowa mojej siostry, ale to nieważne, otwiera drzwi, że jeżeli ktoś szuka schronienia, to będzie miał. I to był moment, kiedy ja rozumiałem, że wszyscy dotychczasowe wartości przestały istnieć, powstają jakieś nowe wartości. I wtedy radio słyszę, że zakaz wychodzenia na ulicy, stan wojenny, potem jeżeli faszyści, prostytutki i agenci imperializmu nie złożą broń do trzeciej. Jeżeli do trzeciej złożą broń, to amnestia, potem powtórka, że do czwartej, do piątej, do szóstej cały czas słyszę strzelaninę, ponieważ miałem jedną parę butów, które mama schowała, więc w październiku na Bosaka to trudno. Ale to było, że jeszcze strzelają, więc coś się dzieje. Na drugi dzień trzeba było pójść po chleb, dostałem buty, no i już nie wróciłem. I czwarte przeżycie. Zbieraliśmy butelki na benzynę. Na koktajl Molotowa. Ja trafiłem do dużego przedwojennego mieszkania. Kupę sublokatorów. Bieda. Pani dwoma, trzema takimi kajtkami. Mówię, że o co mi chodzi, czy o co nam chodzi, bo nie byłem sam. I ta kobieta, biedna, żona robotnika, szlochając, wylewała przecier pomidorowy do wanny. Wtedy, kiedy prawie nie było jedzenia na Węgrzech. Wypłukała butelkę i dała. I dla mnie symbolem 56 roku to jest ta kobieta. I teraz tylko dwa słowa. Sowieci wkroczyli na czołgach T-34 z takim Janek i Szarik podróżował. I jeżeli trafiono do rury wydechowej, to już był koniec. To się zapalił. No, jeżeli ktoś był w Budapeszcie, to oprócz tych dużych alei, to są bardzo wąskie ulice. Więc jeżeli szła kolumna, to wystarczy było pierwszą i ostatnią zniszczyć. Potem regularnie, powolniutko, po naszemu wykończyć. Zginęło nie wiemy ile Sowietów. I jeszcze coś bardzo, bardzo ważne. To jest powstanie ogólnokrajowe. Nie tylko Budapeszt, bo w Polsce się mówi, że Budapeszt. Nie.
to był ogólny, krajowy. Zresztą prowincja odniosła takie same straty jak Budapeszt. Potem pod koniec października wycofała się armia radziecka z Budapesztu, ale nie z Węgier. I to było następne przeżycie. Proszę sobie wyobrażać, jest ciemno. Biją dzwony, świeca w oknach i kilka tysięcy, nie chciałbym kłamać, że 2000, bo tylu nie było, ale prawie, zamkniętymi klapami wyjeżdżają z Budapesztu, a my z papieroskami stoimy na rogu, zwyciężyliśmy. I uwierzyliśmy. Ja uwierzyłem, że zwyciężyliśmy. I wtedy wróciło z więzienia prymas Wincenty i wyglądało na to, że wszystko wróci do normy. Jednocześnie widzieliśmy, że jest konflikt w Suezie i Zachód bardziej jest zainteresowany Suezem niż z nami. I 4 listopada nad ranem nastąpił atak. I już nie T-34, tylko 72. Głównie Azjatycy, którzy nie widzieli, gdzie są. Jest legenda, że pytali radzieccy żołnierzy, czy to jest, pokazując na Dunaj, czy to jest Suez Kanal. Ja tego nie doznałem, natomiast rozmawiałem. I tu przerwę, ponieważ... Pod oficerem radzieckim, który pokazał na parlament budapesztański, czy to jest Reichstag. Zaczęły się aresztowanie. 200 tysięcy uciekło. Tysięcy uchodźców, nie migrantów, uchodźcy. Koło 50 tysięcy ludzi internowanych. 235 udokumentowanych, straconych, powieszonych, bo towarzyszy węgierscy swoją metodą. Nie wiemy ile został zamordowany. Na przykład ojciec mojego przyjaciela po prostu przypadkowo przejechał samochód i w tym komitecie, czyli województwie, akurat został przejechany 6 księży i kaplanów. Taki. I to się kończyło. Ale to w listopadzie. Wracamy jeszcze trochę do października, jeśli pan pozwoli. Do tego okresu między tym, co się wydarzyło, jeśli chodzi o przemiany polityczne w Polsce, przynajmniej tak to wyglądało, że będzie lepiej, a ostatecznym przemówieniem i przejęciem władzy przez Gomułkę, czyli tym okresie właśnie października, kiedy, jak już pani profesor wspominała, też ta pomoc była dla Węgier, ale też w Poznaniu zaczęły się procesy uczestników czerwca, ale wiele z nich wypuszczono.
dzięki powstaniu węgierskiemu. Tak, też. Czyli miałem na skutek. Vice versa, gdyby Polacy, Węgrzy nawzajem się obserwowali i też Polacy nie chcieli takiej eskalacji. Także pewne ugody z władzą były możliwe. I też ta inicjatywa ciągle dla Węgrów i dla tych naszych więzionych uczestników czerwca w Poznaniu. Pani profesor mówiła o Studenckim Komitecie Pomocy Więźniom Politycznym, który zorganizował ojciec Białek. A ja mam jeszcze fragment wypowiedzi ówczesnej studentki, która działała w tym komitecie i która może troszkę opowiedzieć, jak to wyglądało od środka, bo rzecz niesłychana. Udawać się do więzień, starać się o ich wypuszczenie, tych więźniów, paczki, jakieś inicjatywy na ulicach, zbiórka pieniędzy. Też ta pomoc poznaniaków, no poznaniaków, była ogromna. Ale nie tylko poznaniaków. Skończyła się szkoła podstawowa, to byśmy z siostrą starszą były na stacji w Poznaniu. No i tak właściwie zostaliśmy do końca, do 76 roku, właśnie w tym 76. I, no i tam zastało właśnie te wypadki poznańskie. Ja byłam wtedy na pierwszym roku studiów i ojciec Białek, jezuita, bo tam niedaleko, bo myśmy mieszkali na całym rynku, a w Naszewskiej jezuicinie. No więc bardzo, a bracia tam brali udział w jasełkach, jak organizowali jezuici. Także no po prostu znało się tam to środowisko i tych zakonników. I ojciec Białek po wypadkach tych poznańskich organizował po prostu, on albo siedział w więzieniu, albo organizował jakieś takie sprawy. I tutaj chciał jak najwięcej pomóc tym więźniom politycznym, bo sam siedział i wiedział, jak tam wygląda, jakie są stosunki i jacy tam więźniowie siedzą, bo Wronki i Rawicz to były dwa takie główne więzienia, gdzie siedzieli więźniowie polityczni. No i myśmy tam z Akademii Rolniczej głównie się jakoś tak zorganizowali, no i postanowili, znaczy pod przywództwem ojca Białka, postanowiliśmy skorzystać z tej odwilży w 1956 roku i po prostu pomóc tym więźniom, to znaczy pomóc w tym sensie, żeby im na święta Bożego Narodzenia wysłać paczki. I te paczki zbieraliśmy w trzech miejscach w Poznaniu. Pierwszy to był Plac Wolności, tam pod Arkadami. Drugi na Placu Mickiewicza w Poznaniu. A trzeci na Jeżycach. I z każdego utargu i tego, co żeśmy zebrali, wieczorem zanosiliśmy to wszystko, spisywali na rybaki, to było ten Czerwony Krzyż tam. I pieniądze szły oddzielnie do kasy pancernej, a te rzeczy odpowiednio do magazynu gromadzone były, jak lekarstwa, te ubrania, czy jakieś ciepłe rzeczy. A za pieniądze chcieliśmy kupić ciepłą odzież, bo to już była prawie zima, nie? I skończyło się tym, że nam zablokowali ten cały kasę pancerną i nic nie chcieli
wypłacić, a przecież nikt z nas nie miał pieniędzy, żeby kupować. No więc były, to wszystko potem trwało już bardzo długo. Niem się odblokowało, bo to trzeba było jeździć do Warszawy, żeby tam dostać pozwolenie na to odblokowanie tych pieniędzy. I to się już zrobiło w grudzień. I w żadnym sklepie, bo to wtedy były pustki w tych sklepach, w żadnym sklepie nie było tyle na przykład materiału, czy ciepłych skarpet, czy szalików, czy kalesonów, czy tam podkoszuli, żeby można było tego. No więc tak, żeśmy zresztą bardzo przychylnie byli i ci po prostu, bo kończyło się tym, że do hutowni trzeba było jeździć. No i myśmy w tych hutowniach bardzo też przychylnie się do nas odnosili. Czasem zostawali po godzinach, a myśmy te paczki musieli potem spakować. I wszystkich żeśmy nie zdążyli, bo jeszcze ostatnie zakupy to były chyba 20 grudnia. I najpierw wysyłaliśmy paczki, te, które najdalej więzienia. Natomiast te Rawicz pojechali koledzy dzień przed Wigilią Bożego Narodzenia, a mnie wytypowali na do Wronek w Wigilię Bożego Narodzenia. I tam był właśnie ten Kubiak, ta Teresa Dachtera, ale myśmy już tych paczek nie zdążyli spakować, tylko to wszystko tak jak żeśmy mieli z tych magazynów, to żeśmy do tego samochodu powkładali i tam na miejscu trzeba było pakować. Zrobili nam 3 stanowiska, nad każdym stanął jeden ten milicjant, czy tamten strażnik i patrzał, co my pakujemy. A poza tym, oprócz tych ciepłych rzeczy, jeszcze do każdego się wkładało opłatek i gałązkę świerku. No, obiecali, że to dostarczą więźniom, ale nam nie dopuścili nas do tych więźniów. No i co? Ale musieli dostarczyć, bo myśmy potem dostawali listy z podziękowaniem, że to pierwszy raz od wojny coś takiego, tego, że im wkładali do głowy, że są niepotrzebni, że w ogóle pozbawieni, że tak powiem, obywatelstwa polskiego i, tak, i że to ich tak bardzo podbudowało. Czyli ta pomoc była istotna też z tego moralnego punktu widzenia, żeby tą siłę oporu jednak nie udało się komunistom. Chwileczkę, żeby, kiedy pamiętamy tą panią, która przed chwileczką mówiła, ta pani tutaj, która pakuje te paczki, pani Krystyna Zwolińska-Pokonowska. Tak, tak. Na pożegnanie tylko tyle, że była 3-osobowa delegacja Solidarności na pogrzebie Imre Nagya, jego współpracowników i powieszonych, nie poległych, powieszonych 16 czerwca 89 roku. Była 3-osobowa delegacja. Adam Michnik, Maciek Koźmiński, późniejszy ambasador Rzeczpospolitej w Budapeszcie i moja skromna osoba. Oprócz tego byli studenci, byli z kościoła, Morawiecki jako student był i był apel zamordowanych. I proszę Państwa, naprawdę przeczytałem wszystko, to co było dane do przeczytania. Rozmawiałem
ale to było straszne. Robotnik, 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 student, robotnik, uczeń i tak przez pół godziny. Więc chodzi mi o to, że to było powstanie ogólnonarodowe. Ale główną rolę odegrali robotnicy i młodzież. Wojsko raczej prawie nic. I złamano został kręgosłup społeczeństwa. Właściwie do 80. Inaczej. Jak ja wylądowałem 60 lat temu w Polsce, dla mnie było ogromnym przeżyciem, że w rodzinach istnieje przekaz rodzinny. To znaczy, ja obróciłem w identycznych kręgach w Polsce i na Węgrzech, czyli inteligencja studencka. Katyń w Polsce był żywym tematem. Na Węgrzech 56 rok nie było. U mnie rodziny owszem, ale już u znajomych nic. I teraz wspomniałem, mógłbym gadać przez całą noc, ale i tak mam wyrzuty sumienia, że wszystko za długo trwa. Wspominałem, że w 56 roku byłem w Tatrach, poznałem Tibora Paka, starszy ode mnie, człowieka, który był z grupą studentów. Został ranny 25 pod parlamentem, gdzie był Rzesz, gdzie zginęło około 300 osób. Potem protestował przeciwko straceniu małoletnich. Tu jest, było mowa o Romku Szalkowskim i jest ulica Pietera Monsfelda, w którym była mowa. Poczekano, jak kończył 18 lat i na drugi dzień powiesili. Tak się okazało, że ja jako ambasador, jako ambasadorowi udało mi się organizować nazwę ulicy Mansfelda Petera w Poznaniu, który odchodzi od tylnej bramy ubecji, gdzie zastrzelony został Romek Szczalkowski, jest na Węgrzech pomnik Romka Szczalkowskiego w miejscowości Miśkołac. I ten Tibor Pak, który przesiedział 3 lata w lagrze po 1945 roku w Związku Radzieckim, został 1958 skazany dożywocie. 1973 roku kiedy towarzysz Kadar ogłosił, że nie ma Węgrów
nie ma jeńców politycznych. Zaciął głodówkę, głodował przez 5 lat. Przez 5 lat karmiono sztucznie. Strasznie elektrostrząsy i tak dalej. A w 89 chciał przyjechać, w 81 w stanie wojennym, ale został aresztowany. W 89 czerwcu uczestniczył w Podkowie Leśnej w głodówce na rzecz Mirka Chojewskiego. Ma dzisiaj 98 lat i za kilka dni, czyli dokładnie 6 listopada w Krakowie będzie poświęcony pomnik prymasa Wincentiego, o którym było mowa, który on finansuje. Zresztą on jest obywatelem honorowym Podkowie Leśnej. To ważne, że ta pamięć o tych wydarzeniach historycznych w takim dwugłosie cały czas jest utrzymana, bo i na węgierskiej stronie o polskich uczestnikach tych ruchów opozycyjnych, na polskiej stronie o węgierskich i cały czas ten dwugłos, ta przyjaźń polsko-węgierska i pamięć o wspólnej historii trwa. Trwa, chociaż niektóre strony polityczne chcą to wymazać, że to jest skansen, to jest XIX wiek, to nieprawda, to śmieszny sentymentalizm, musimy budować Europę, który musimy, ale to jest przykro. Z jednej i drugiej strony są takie szyby. Zresztą ostatnio wyszedł film i chyba jutro będzie książka o autostopie węgierskim w Polsce w latach 60., 70., a 80. już niestety nie. Ja na Węgrzech autostop był zabroniony. W związku z tym dla nas autostop był formą buntu. Nas bito, zatrzymano, a w Polsce autostop był zorganizowany. W związku z tym tysiące młodych ludzi jeździło autostopem w Polsce. Były prezydent. Były minister spraw zagranicznych. Kilka reżyserów, kilka pisarzy, którzy opowiadają, jak to wyglądało. Ja byłem jeden z pierwszych, bo ja w 60 roku dotarłem do Polski na rowerze, widziałem autostop, w związku z tym w 61 roku już autostopem. No i mi się udało, bo zostałem do końca. Zresztą z żoną, która jest Polką, odbyliśmy podróż poślubną autostopem na Węgrzech, gdzie autostop był zabroniony. Ale chodzi o to, że jest na Węgrzech pokolenie, które ja nazwałam pokoleniem autostopowiczów,
którzy tu popatrzyli po raz pierwszy na świat. Ponieważ ja nie mówię, że całe moje pokolenie, bo bym nie mam prawa mówić w imieniu wszystkich, ale byliśmy potwornie rozczarowani co do Zachodu, co do wolnej Europy, którzy walczcie, wytrzymajcie, Eisenhower będzie za 3 dni wybrany i wtedy idzie pomóc. I nic nie dostaliśmy, nic, zostaliśmy zdradzeni. I w Polsce widzieliśmy możliwość istnienia po ludzku w socjalizmie. Ta polska droga do socjalizmu. Dzisiaj już wiem. Kilka lat temu też widziałem już, że ta wolność w Polsce nie była taka wolność. Ale porównając do tego reżimu po 56, ten kraj naprawdę był dla nas Węgrów nie tylko kulturalny, ale polityczny rajem wolności. Ja, proszę Państwa, i za to teraz złożę podziękowanie publiczne, chociaż publiczność jest dosyć skromna, że... Będzie ja, publiczność internetowa, także zwracamy się do publiczności internetowej. Że ja bardziej mogłam być Węgrem w Polsce niż u siebie w ojczyźnie. Dziękuję. Więc proszę pana, niestety... Jest to papierowy bagnet, banknot, bagnet, przepraszam, jestem zmęczony. Banknot 82 roku. Herbem Republiki Węgierskiej, Sowieckiej, fajnie. A z drugiej strony jest młody człowiek, István Hegedűs, w latach 50. pierwszy Playboy Budapesztu. Połowę dziewcząt z Budapesztu, między innymi moja siostra, były zakochane. Olimpijczyk, pięcioboista i jest jego tors. Młotem i sierpem. I on poległ tej nocy, dzisiejszej nocy. Został zamordowany. I jeszcze 30 lat temu, czy przez 30 lat, 20 forintowy banknot był ozdobiony ofiarą tych morderców. I ja to chciałem pokazać, bo bardziej obrzydliwej, przepraszam za mocne słowa, obrzydliwstwo ja w historii nie znam. To by coś takiego jak postawić pomnik Hitlera na placu Dzierżyńskiego. Dziękuję. I przepraszam jeszcze raz, że to bardzo dziękuję. Dziękuję za zaangażowanie, za wspaniałą wypowiedź, za wspomnienia z pierwszej ręki panu Akoszowi Engelmajerowi oraz pani profesor Elżbiecie Wojcieszyk za takie resume z polskiego października. I za zainteresowanie w ogóle tematem fanatyków,
bo tak byli nazywani przez SB, przez służby, które zaraz po ugruntowaniu się władzy Gomułki rozpoczęły inwigilację, aresztowania, przesłuchania tych osób, które zaangażowały się w różne rodzaje pomocy i w działalność opozycyjną, także w harcerstwie wówczas w Polsce. Także bardzo dziękuję. Dziękuję publiczności. I tylko powiem, że można zaglądnąć na kanał Archiwum Historii Mówionej Towarzystwa Naukowego imienia Ignacego Jana Paderewskiego. Kanał digitalny Archiwum Rodzinne, na którym szersza wypowiedź pana Akosza Engelmajera już we fragmentach pojawiła się. Zapraszam serdecznie do zajrzenia również na strony internetowe i panu Michałowi z BlogPressu za nagrywanie całego spotkania. Mamy nadzieję, że ukaże się niedługo na tym portalu. Dziękuję bardzo. I proszę o wybaczenie, że tak dużo gadałem. Jeśli jeszcze mogę, oczywiście organizatorom całego przedsięwzięcia, dzisiejszym gospodarzom naszego spotkania, czyli Domowi Spotkań z Historią, bardzo dziękujemy, jak również Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność. Powiem tylko, bo taki jest mój obowiązek, że spotkanie dzisiaj było wydarzeniem realizowanym w ramach projektu Poznański Czerwiec 65 lat później Towarzystwa, dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra. To już wszystko. Dziękuję.